Projekt przebudowy Starego Rynku w Słupsku budzi duże emocje wśród mieszkańców. Jednym podoba się, że zgodnie z planami ma być z niego wyprowadzony ruch samochodowy, inni pomysły miasta właśnie z tego powodu krytykują. Część uważa, że na placu powinno być więcej zieleni, inni są zdania, że powinno to być miejsce spotkań i wydarzeń artystycznych. Jak pogodzić oczekiwania wszystkich? Temu poświęcona będzie czwartkowa kawiarenka obywatelska, która odbędzie się w Księgarni Pelin na Starym Rynku. W spotkaniu udział mogą wziąć mieszkańcy okolicy, ale też innych części Słupska. Organizatorzy Centrum Inicjatyw Obywatelskich do kawiarenki obywatelskiej zaprosili urzędników i architektów. Oni opowiedzą o planach przebudowy, co na bieżąco będą mogli komentować mieszkańcy. Początek spotkania o godzinie 17. Wstęp jest wolny. Przypomnijmy, że zgodnie z planami przebudowa Starego Rynku ma się Rozpocząć jeszcze w tym, a zakończyć w przyszłym roku. Na płytę placu, który będzie miał około 7000 m2, wróci fontanna. Będą też nowe nasadzenia drzew i bylin, powstaną miejsca do wypoczynku, elementy małej architektury. Znikną natomiast drogi wokół starego rynku i miejsca parkingowe. W ramach tej inwestycji przebudowane zostaną również fragmenty ulic Zamenhofa, Grodzki i Piekiełko. Przy ulicy Piekiełko powstanie nowy parking o powierzchni około 1500 m2. Prace łącznie kosztować będą około 11 milionów złotych. 3 miliony złotych to dotacja z zewnątrz.